Alo, witajcie, Paraguay Life, jak zwykle, pozdrowienia serdeczne z Paragwaju, Zbyszek mam na imię. Dzisiaj porozmawiamy, może lepiej powiedzieć, pokażę wam, zabiorę was do sklepu, tak do sklepu, po prostu, żeby pokazać wam ceny, jakie są u nas w Paragwaju. W sumie nie chciałem tego wideo robić, ponieważ ceny, no wiecie jak ceny, zawsze rosną. W Paragwaju niestety też, tak? No ale w końcu tyle próśb mieliśmy, tyle telefonów i no, żebym coś pokazał, powiedzmy mniej więcej, żeby się zorientować, jak te ceny w Paragwaju się kształtują. Chodzi o rzeczy w sklepie spożywczym, tak? A więc mydło do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Także jak was to interesuje, zostańcie z nami, zapraszam na wideo. Na razie. Thank you.
dobiegliśmy końca, tak? Jak? Zaskoczeni trochę jesteście cenami? Szczerze. Proszę o komentarze. Co uważacie? Czego nie pokazałem? Co mógłbym jeszcze pokazać? Co Was interesuje? Zadawajcie pytania. Tak jak mówiłem o cenach, na koniec jeszcze jeden przykład. Na przykład banany jeszcze przed miesiącem kilo kosztowało mniej więcej 40 centów, przeliczając na dolary. A teraz praktycznie kosztuje dolar albo nawet powyżej dolara. Nieraz cena dochodzi nawet do 1,5 dolara za kilo. Także tak to mniej więcej ceny się kształtują. Ale sądzę, że Wam się podobało. Także jeżeli macie jakieś propozycje, proszę o komentarze. Jestem też, że tak powiem, chcę się trochę więcej od Was dowiedzieć, jakie są ceny również w Polsce, tak? Czyli w Niemczech, bo będę tłumaczył również wideo na niemiecki. Dlatego chętnie dowiem się, jakie ceny są w Polsce lub w Niemczech, lub tam, gdzie jesteście, ok? A więc proszę na dole pisać, subskrybujcie kanał, łapki w górę, jak Wam się podobało i do następnego wideo. Trzymajcie się, hej!